Charles Dickens, opowieść wigilijna, rozdział czwarty pod tytułem Ostatni Duch, część druga. Jeżeli już dotarłeś do tego miejsca, to koniecznie subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić na nim żadnej nowości. Zostaw łapkę w górę pod filmem, no i koniecznie poleć mój kanał swoim znajomym. Bardzo mi to pomoże. Będę również bardzo wdzięczny za jakiś fajny, miły komentarz. Może napisz, jaką masz lekturę następną, a może ją nagram, a może już jest na tym kanale. Z góry dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobisz. Zaczynamy. Ten trup zastygły leży pod złachmanionym prześcieradłem, opuszczony w tym ponurym i pustym domu. I nie ma na świecie człowieka, który by powiedział. On wyrządził mi kiedyś przysługę. Powiedział mi dobre słowo, kiedy potrzebowałem pociechy. Teraz wywdzięczę mu się za to. Kot tylko drapał do drzwi i gdzieś pod podłogą gospodarowały myszy. Czego one chcą w pokoju zmarłego? Czego mącą ciszę? Dlaczego tak hałasują? Scrooge nie śmiał roztrząsać tych pytań. Duchu, rzekł w końcu, to straszne miejsce. Opuściwszy je, nigdy nie zapomnę nauki, jaką tu otrzymałem. Chodźmy stąd, chodźmy prędzej. Lecz duch wciąż ukazywał mu ręką głowę trupa. Wiem, duchu, wiem, czego żądasz ode mnie, szepnął Scrooge, lecz nie mogę tego spełnić, sił mi brak. Zdawało się, że duch spojrzał na niego bacznie spod kaptura. O duchu, zawołał Scrooge głosem złamanym. Jeżeli istnieje chociażby jeden człowiek, którego śmierć tego nieszczęśnika zmartwiła, to pokaż mi go, błagam cię, pokaż. Duch rozpostarł nad nim swój całun jak gdyby skrzydła, po chwili zaś opuścił go i naraz Scrooge ujrzał jasny, słoneczny pokój, w którym znajdowała się matka z dziećmi. Matka oczekiwała kogoś z wielkim niepokojem. Chodziła od okna do okna, wzdrygała się przy najmniejszym szeleście, wyglądała na ulicę, spoglądała na zegar ścienny, próbowała na próżno zająć się robotą i widocznie z trudnością znosiła krzyki rozbawionych dzieci. Wreszcie usłyszała tak dawno oczekiwanie stuknięcie we drzwi. Pobiegłaby je otworzyć. Był to jej mąż, człowiek jeszcze młody, lecz już znużony i starany ciężkim życiem. Twarz jego miała w tej chwili dziwny wyraz. Malowała się na niej radość, której się widocznie wstydził i którą chciał ukryć. Zasiedli do stołu, aby spożyć obiad, przygrzewany na kominie, a wówczas żona zapytała nieśmiało: Jakież nowiny? On milczał wahał się z odpowiedzią. Dobre czy złe? Nagliła delikatnie żona. Złe, odparł. Więc jesteśmy ostatecznie zrujnowani? Nie, Karolino. Jest jeszcze nadzieja. Zapewne w takim razie, jeżeli on zechce poczekać, rzekła ona. Ale byłby to cud prawdziwy. Po nim czegoś podobnego spodziewać się nie można. On nie może już nic zrobić, zauważył mąż. On umarł. Żona była dobrą, kochającą, zacną kobietą. Dość było spojrzeć na nią, żeby nabrać tego przekonania. Mimo to wiadomość udzielona przez męża przyniosła jej taką ulgę, że podziękowała za nią Bogu, chociaż zaraz ogarnął ją żal i wstyd, że się poddała samolubnemu uczuciu. W każdym razie pierwsze jej wrażenie było radosne. Więc rzekła do męża. Owa na pół baba, o której wspomniałam ci wczoraj, powiedziała mi prawdę, kiedy usiłowała dostać się do niego, żeby wyprosić chociaż tydzień zwłoki. On istotnie umarł, a mnie się zdawało, że umyślnie skłamała, żeby mnie się pozbyć. Jak myślisz? Zapytał mąż, kto teraz przejmie nasz dług? Nie wiem. W każdym razie, zanim się ureguluje prawa spadku po nim, znajdziemy potrzebne pieniądze. A chociażbyśmy nawet ich nie znaleźli, to musiałaby nas prześladować szczególna fatalność, gdyby jego spadkobierca miał się okazać równie nieludzki jak on. Możemy zatem spać spokojnie. Jakoż wielki ciężar spadł im z serca. Nawet twarzyczki dzieci przysłuchujących się rozmowie rodziców, której dokładnie nie rozumiały, zajaśniały radością. Śmierć tego człowieka wniosła odrobinę szczęścia do biednego domu. Jedynym wrażeniem dodatnim, jakie wywołał ów zgon, wrażeniem które duch pozwolił stwierdzić Scroogeowi naocznie, była radość gnębionych przez nieboszczyka ludzi. Duchu odezwał się Scrooge, pokaż mi śmierć ściśle związaną z miłością, inaczej ów pokój straszny, któryśmy niedawno opuścili, wciąż będzie gnębił myśl moją. Duch powiódł go przez kilka dobrze mu znanych ulic. W drodze Scrooge pilnie oglądał się na wszystkie strony w nadziei, że zobaczy swą postać, ale daremnie. Weszli do domu biednego Boba Kratcita, do tego samego mieszkania, które Scrooge odwiedził tak niedawno. Zastali tam matkę z dziećmi. W pokoju panowała cisza. Zwykle swawolne maleństwa, braciszek i siostra siedzieli teraz cichutko w kącie pokoju, nie spuszczając z oczu Piotra schylonego nad otwartą księgą. Matka i starsza córka szyły. On zaś wziął dziecko i postawił wśród nich. Kto wypowiedział te słowa? Przecież to nie sen. Scrooge słyszał je wyraźnie. Widocznie Piotr je odczytał głośno w chwili, gdy duch ze Scroogeem przestąpili próg pokoju. Lecz dlaczego chłopiec przerwał tak nagle czytanie? Matka położyła robotę na stole i zakryła twarz dłońmi. Oczy mnie bolą od koloru tej materii, szepnęła. Od koloru materii? O biedny, maleńki Tim. Już mi lepiej rzekła po chwili. Prawdopodobnie robota przy świetle męczy moje oczy, a ja nie życzę sobie, żeby ojciec to zauważył. On zapewne niedługo wróci. Powinien już być w domu. To prawda. Potwierdził Piotr zamykając księgę. Czyś nie zauważyła, mamo, że ojciec teraz chodzi znacznie wolniej niż dawniej? Zapanowała jakaś przykra gnębiąca cisza. Wreszcie matka odezwała się spokojnie, ze swobodą, głosem, który raz tylko zadrżał. A ja pamiętam, jak chodził szybko, nawet bardzo szybko, z, z maleńkim timem na plecach. I ja także, szepnął Piotr. Wszyscy kolejno powtórzyli. I ja także bo przecież Tim nie był ciężki, rzekła matka pochylając się nad robotą. Przy tym ojciec go tak kochał, tak bardzo kochał, że nie czuł nawet jego ciężaru, ale zdaje mi się, że ojciec wraca. To rzekłszy, pani Kratczyt szybko pobiegła na spotkanie męża. Mały Bob wszedł do pokoju. Szyję miał owiniętą szalikiem wełnianym, a bardzo go ten biedak potrzebował. Herbata już się grzała dla niego i wszyscy starali się mu usłużyć. Dwoje najmłodszych dzieci wdrapało się na kolana ojca, przytuliło swoje twarzyczki do jego twarzy, jak gdyby chciały powiedzieć: Nie myśl już o tym, tatusiu, nie martw się. Bob wesoło bawił się z nimi. Dla każdego zresztą miał dobre słowo. Spostrzegłszy rozłożoną na stole robotę, chwalił pilność i zręczność żony i córek. Ależ wy to skończycie przed niedzielą, zauważył. Dzielne z was robotnice. Niedziela powtórzyła żona: Więc tam dziś byłeś, Robercie? Tak, moja droga odpowiedział bob i bardzo żałowałem, że nie poszłaś ze mną. Ucieszyłabyś się, widząc, jak tam się wszystko zieleni, ale przecież bywasz tam często, więc sama się przekonasz, jak tam pięknie. Co do mnie, przyrzekłem go odwiedzać w każdą niedzielę. Moje maleństwo, moja droga ukochana dziecina. Przy tych słowach bob się rozpłakał. Tak kochał małego tima, że na jego wspomnienie nie mógł się powstrzymać od łez. Wstał i poszedł do pokoju na górze oświetlonego i przyozdobionego zielenią jak na dzień wigilijny. Przy łóżeczku dziecka stało krzesełko i znać było, że niedawno jeszcze ktoś na nim siedział. Teraz Bob na nim usiadł i puścił wodzę myślą bolesnym. Kiedy się uspokoił, ucałował łóżeczko. Twarz jego przybrała wyraz spokojny człowieka pogodzonego z ciężkim ciosem. Westchnął raz jeszcze i wrócił na dół już w innym usposobieniu. Teraz wszyscy usiedli dookoła kominka i zaczęli gwarzyć serdecznie. Matka i córki wciąż przy tym pracowały. Bob z ożywieniem opowiadał o szczególnej życzliwości, jaką mu ukazał siostrzeniec Scrooge'a, którego spotkał na ulicy. Widział go tylko raz jeden i to przelotnie, tymczasem dziś, gdy się spotkali, siostrzeniec Scrooge'a przywitał go serdecznie, a zauważywszy, że Bob ma niezwykły wyraz twarzy, zapytał go, czy mu się nie przytrafiło co złego. Oczywiście. Mówił Bob. Nie mogłem ukryć tego przed nim. To taki miły, dobry człowiek. Czy uwierzysz, droga żono, że bardzo go to obeszło? Powiedział mi. Szczerze panu współczuję, panie Kratczyt, i proszę, przekaż również moje serdeczne ubolewanie zacnej małżonce. Nawiasem mówiąc, nie pojmuję skąd on o tym wie. O czym, mój drogi? Żeś ty zacna i dobra kobieta. Wszyscy o tym wiedzą, zawołał Piotr. Dobrze powiedziane, mój chłopcze, pochwalił go ojciec. Mam nadzieję, że tak jest istotnie, a nawet jestem o tym przekonany. Szczerze wam obojgu współczuję, moi państwo, powtórzył siostrzeniec Scrooge'a i dając mi swój bilet nadmienił. Oto mój bilet. Może będę mógł panu być w czymkolwiek użyteczny. Proszę zwrócić się pan do mnie z całą otwartością. Byłem wprost oczarowany nie jego propozycją, nie myślał o tym, że może nam istotnie dopomóc, lecz jego uprzejmością. Wielce mnie tym ujął. Mógłby kto pomyśleć, że znał naszego małego tima i że żałuje go na równi z nami. Jestem pewna, że ma dobre serce, rzekła pani Kratcit. Upewniłabyś się jeszcze więcej, gdybyś go widziała i mówiła z nim tak jak ja, podchwycił Bob. Wcale bym się nie zdziwił, uważajcie co powiem, gdyby Piotr przy jego poparciu otrzymał lepsze miejsce. Słyszysz, Piotrze? Rzekła pani Kratcit. A wtedy, zawołała jedna z dziewcząt. Piotr się ożeni i zamieszka u siebie. Co ty wygadujesz? Mruknął Piotr niby z oburzeniem, z oczu jednak jego znać było, że mu się ta myśl uśmiechała. Nie ma w tym nic nieprawdopodobnego, rzekł Bob. Chociaż, mówiąc prawdę, masz jeszcze dosyć na to czasu, mój drogi. Lecz jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam się rozstać ze sobą, jestem przekonany, że żaden z nas nie zapomni małego Tima. Prawda, że wszyscy będziemy zawsze pamiętali to pierwsze rozstanie? Zawsze, ojcze, odpowiedzieli wszyscy. Wiem o tym, moi drodzy, ciągnął Bob. Jak również i o tym, że pamiętając, jak on był dobry, kochający, cierpliwy i łagodny, chociaż tak mały, tak maleńki, nigdy żadna właśnie nie wyniknie wśród Was, gdyż inaczej nie moglibyśmy o nim pamiętać. Z pewnością, ojcze, znów odpowiedzieli wszyscy. Dziękuję Wam. Rzekł Bob. Jestem wśród was bardzo, bardzo szczęśliwy. Pani Kratczyt ucałowała go, potem ucałowały go starsze córki, z kolei dwoje najmłodszych dzieci uczyniło to samo. Wreszcie Piotr uścisnął jego rękę. Nad tą zacną rodziną unosił się, jak błogosławieństwo Boże, duch maleńkiego Tima. Duchu, odezwał się Scrooge. Coś mi mówi, że się chwila naszego rozstania zbliża. Czuję ją, chociaż nie wiem, jak to nastąpi. Powiedzże mi teraz, co to był za człowiek, któregośmy widzieli na śmiertelnym łożu. Duch przyszłych wigili poprowadził go w taki sam sposób, jak go przyprowadził do dzielnicy giełdowej. Lecz teraz posuwał się bardzo szybko, nie zatrzymując się nigdzie, jak gdyby pragnął jak najprędzej stanąć u celu podróży. Ten pośpiech niepokoił Scrooge'a. Zaczął prosić ducha, żeby się chociaż na chwilę zatrzymał. Na tej ulicy? rzekł. Przez którą tak błyskawicznie pędzimy znajduje się mój kantor. W tej dzielnicy ogniskują się wszystkie moje interesy. Oto widzę już dom, w którym się mój kantor mieści. Pozwól mi zobaczyć, co się tam będzie działo w przyszłości. Duch zatrzymał się, lecz wskazywał ręką w inną stronę. Przecież mój dom jest tutaj, zauważył Scrooge. Dlaczego wskazujesz inne miejsce i chcesz mnie tam zaprowadzić? Nieubłagany duch wciąż trzymał wyciągniętą, wskazującą rękę w innym kierunku. Scrooge pobiegł do okna swego kantoru i zaczął się chciwie rozpatrywać w jego wnętrzu. Lokal i teraz był zajęty przez kantor, ale już nie jego. Umeblowanie się zmieniło i ktoś nieznany siedział na miejscu szefa, a ręka ducha nie zmieniała kierunku. Scrooge wrócił do ducha i udał się posłusznie za nim. Starając się rozwiązać w myśli pytanie, dlaczego nie zobaczył siebie w kantorze i co się z nim stać mogło. Nagle zatrzymali się przed żelaznymi sztachetami, wśród których znajdowała się wielka brama. Przed wejściem poza bramę, Scrooge uważnie przyjrzał się miejscu. Był to cmentarz. Tu, pod ziemią, w głębokości kilku łokci, leżał ten człowiek nieszczęsny, którego nazwisko miał niebawem poznać. Cmentarz otaczało nieskończone mnóstwo ścian domów, a całą jego przestrzeń zarastały trawy i chwasty, rośliny śmierci a nie życia, które gniły wskutek zbyt obfitego pokarmu. Duch pozornie wcale się nie zmienił, lecz Scroogeowi zdawało się, iż w jego ponurej, majestatycznej postaci spostrzega coś nowego, co go do głębi poruszyło. Zanim zbliża się do grobowca, który mi wskazujesz, rzekł. Odpowiedz mi na jedno jedyne pytanie. Chcę mianowicie wiedzieć, czy to, co widzę, jest obrazem tego, co musi się spełnić, czy też tego, co może nastąpić? Zamiast odpowiedzi, duch dotknął ręką mogiły, przy której stali. Zapewne, mówił Scrooge dalej. Człowiek w życiu musi dążyć tą drogą, jaką sam obrał i dojść do pewnych właściwych rezultatów, ale jeżeli człowiek opuści dawną swoją drogę i zwróci się na inną, to przecież w końcu osiągnie inny rezultat. Powiedz, czy takie znaczenie mają obrazy, jakie mi ukazałeś? Duch wciąż stał nieruchomy, wskazując grobowiec. Scrooge drżąc całym ciałem ze strachu niemal pełząc, przysunął się do grobowca i przeczytał na nim swoje własne nazwisko: Ebenezer Scrooge. Więc to samego siebie widziałem! zawołał padając na kolana. Teraz palec ducha przesuwał się raz po raz od jego osoby do mogiły. O nie, duchu, o nie, zawołał Scrooge. Duch wciąż powtarzał ten sam ruch ręką. Duchu, krzyknął Scrooge, chwytając płaszcz widma. Wysłuchaj mnie, ja już nie jestem tym człowiekiem, jakim byłem do chwili spotkania się z tobą. Nie jestem i nie będę przenigdy. Dlaczego ukazałeś mi tak straszne rzeczy? Czy dla mnie nie ma już ratunku? Ręka ducha po raz pierwszy zadrżała. O, dobry duchu. Błagał Scrooge, leżąc u stóp widma z twarzą zwróconą do ziemi. Zmiłuj się nade mną, ratuj mnie, powiedz, że zmieniając życie mogę jeszcze zmienić obrazy, jakie mi ukazałeś. Teraz ręka widma poruszyła się jakby przytakująco. Odtąd z całej duszy będę czynił święta Bożego Narodzenia, przyrzekał ze skruchą Scrooge. I przez cały rok będę tych dni oczekiwał, przygotowując się do nich po chrześcijańsku. Będę zawsze pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wszystkie trzy duchy, które mnie odwiedziły, żyć będą we mnie, gdyż nie zapomnę otrzymanych od nich nauk. O duchu, powiedz, że mogę zetrzeć napis z tego grobowca. Z rozpaczą chwycił dłoń ducha. Duch usiłował ją wydrzeć, ale Scrooge trzymał ją z całej mocy. Duch jednak, będąc silniejszy od niego, wyrwał ją. Scrooge wzniósł raz jeszcze dłonie, zamierzając znów błagać o zmianę swego losu, gdy nagle zauważył, że płaszcz i kaptur widma zaczęły się zmniejszać, kurczyć, aż wreszcie całe zjawisko zmieniło się w słupek jego własnego łóżka. Koniec rozdziału przedostatniego czwartego. Zapraszam do wysłuchania ostatniego rozdziału. Jeżeli się podobało, zostaw koniecznie łapkę w górę pod filmem, subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, no i przede wszystkim, napisz jakiś miły komentarz i poleć mój kanał swoim znajomym. Bardzo mi w ten sposób pomożesz. Z góry dziękuję za całe dobro. Do usłyszenia. Hej!